Cześć, z tej strony Kamila, czyli wasza haftowa baba, a ja zapraszam was na odcinek, gdzie będę wam pokazywać i testować to, co zamówiłam z Allegro, czyli tani zestaw do haftowania za 88,99. Zapraszam was serdecznie na test, nie przedłużamy, lecimy do odcinka! Okej, to jedziemy z otwieraniem. Paczka świeżo dotarła, więc zaczynamy. Jeśli słyszycie w tle jakiś szum, jest to wentylator, ponieważ dzisiaj jest 30 stopni, a ja nie będę się dusić. Także przepraszam was bardzo za szum. Otwieramy paczkę. Paczka w ogóle przyszła bardzo szybko, bo przyszła do mnie właściwie po dwóch dniach. Wybrałam takie zamówienie, żeby ta paczka nie szła z Chin, tylko szła właśnie z Polski. Okej, więc w pudełku wygląda to w ten sposób. Mamy taką torbę, a z drugiej strony jest przeźroczysta i tutaj widać wszystko. 88,99. Torba wydawała mi się chyba najlepszą rzeczą z tego wszystkiego, więc to jest chyba najciekawsza rzecz, jeśli chodzi o to. Ja sobie wezmę jeszcze telefon i otworzę sobie listę, jakie rzeczy tam miały być w zestawie i będziemy zaraz tutaj wszystko dokładnie sprawdzać. Dobra, otwieramy. Wszystko jest zapakowane jeszcze w dodatkową folię. Nie widzę sensu pakowania tylko w dodatkową folię, skoro jest zapakowane w to. Zestaw zawiera etui, 100 sztuk, różnokolorowych nici, 5 sztuk bambusowych tamburków i akcesoria. Instrukcja użytkowania. Mulinę prać ręcznie w ciepłej wodzie do 60 stopni. Suszyć w stanie rozłożonym, na płasko nie chlorować. Prasować żelazkiem o niskiej temperaturze po lewej stronie pracy. Tamburki w razie konieczności przetrzeć wilgotną ściereczką. Produkt nie odpowinien dla dzieci z uwagi na małe elementy oraz stopień trudności użytkowania. Nie wiem, czy bym bambusy przecierała wilgotną ściereczką. Okej, otwieramy. A w opakowaniu więcej folii. Muliny. Muliny sobie zostawimy na koniec. Co my tu jeszcze mamy? Bambusowe tamborki. I oczywiście kanwa. I to jeszcze taka najgorsza, najsztywniejsza, jaka tylko może się być. I akcesoria. Okej, okay, no dobra, no to jedziemy po kolei. Akcesoria sobie zostawimy na koniec, bo to myślę, będzie najciekawsze. Mulina. Mamy takie opakowanie 100 sztuk. 100 sztuk mulin w różnych kolorach. Słuchajcie, policzymy, czy jest 100 sztuk. Raz. A nie, bo ja się pewnie pomylę. Dobra, nie liczymy tego. Szkoda tego liczyć. Muliny, no dużo ładnych kolorów. Myślę, że sporo osób może się skusić na takie muliny. I teraz tak, robimy test, którego nauczyła mnie... zapomniałam twojego imienia, ale podlinkuję twój YouTube tutaj pod spodem, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak sprawdzać, czy muliny są legitne, czy nie. Czyli rozkręcacie sobie taką mulinę na samym końcu. No i jeśli się strzępi, no to znaczy, że jest słabszej jakości, a jeśli się ładnie rozdzielają te niteczki, to powinno być ok. Tu nie jest najgorzej, jest bardzo mięciutka ta mulina, ale nie wydaje mi się, żeby to był motek taki pełny. Wydaje mi się takie szczuplejsze, ale może to jest tylko moje wrażenie, no nie będę teraz sprawdzać tego. Musiałabym jeszcze sprawdzić te muliny, jak one się sprawdzają podczas haftowania, natomiast na pierwszy rzut oka nie są takie złe. Myślałam, że muliny będą najgorsze w tym wszystkim. Więc no mają jakieś numery, tylko pytanie, czy na przykład później będziecie mogli gdzieś znaleźć te muliny, te numery. Także test mulin zostawię sobie i zrobię go na Instagramie. Myślę, że ja i tak je wykorzystam, czy to do jakichś zajęć tutaj u siebie, czy na przykład do tutoriali, które nagrywam, bo to wcale niczym nie będzie przeszkadzało używanie takich mulin. Więc zrobię test na Instagrama, także jeśli mnie tam nie obserwujecie jeszcze, to oczywiście serdecznie zapraszam. Także okej, okay, muliny tak oceniam jeszcze bez takiego testu po pierwszym wrażeniu 6 na 10. Kanwa. No jeśli ktoś haftuje krzyżykami, to woda mu się przyda, ale nie rozumiem tego zamysłu. Zresztą zobaczcie, mamy tamborek. Jak mamy umieścić, jak osoba haftująca ma umieścić taką sztywną kanwę, to jest sztywne jak papier, umieścić bez większego problemu w tamborku. To wszystko się wygina, to wszystko jest po prostu
Nie wiem, jak mam to daleko jeszcze rozkręcić, żeby to w ogóle... Aha, nie wiem w ogóle, w którą stronę mam kręcić. Okej, dobra, mam. No, zobaczcie, to nawet nie chcę... To nie jest to, że ja to robię specjalnie, ale naprawdę nie chcę wejść ten tamborek. Musiałam to chyba całe rozkręcić i złożyć. A to nie na tym powinno polegać. To powinno być przyjemne. To powinno być łatwe, proste. I ja zaraz złamię ten tamborek. I do zrobienia dla każdego. Także kanwa to jest totalne dziadostwo. I jeśli jest ktoś, kto haftuje krzyżykami, chciałby te dwa arkusze, które walą octem, to ja chętnie je oddam. Także piszcie w komentarzach, oddam te kanwy, ale póki co wywalam to na ziemię. Temat tamborków bambusowych. Wiecie, że ja jestem dosyć, bym lekko nazwała, przeciwniczką tamborków bambusowych, no ale jakby też je już testowałam wielokrotnie i są lepsze i gorsze jakości. Na pewno je wykorzystam, bo szkoda mi po prostu jakby wyrzucać to. Natomiast no jakościowo to zapięcie, jak będziecie chcieli mocniej ścisnąć, to wszystko wam się powygina. Tutaj nawet, ale o widzicie, tutaj są do śrubokrętu, szukam śrubokrętu, żeby to przykręcić, ale dobra, nieważne. W każdym bądź razie bambusowe tamborki, one się szybko niszczą, łamią, zaciągają się, mają takie łączenia bardzo nierówne, co na przykład widać tutaj, no przecież to jest okropnie zrobione. Ale jeśli chodzi o osoby początkujące, no to wiem, że często się jakby decydują na wybór takich tamborków, bo one są tanie. Myślę, że za tą cenę, za którą kupilibyście 5 tamborków różnych rozmiarów, lepiej kupić 13 albo 16 cm tamborek drewniany i mieć jeden, który będzie wam służył, który nie będzie wam się wyginał, który będzie wam dobrze trzymał tkaninę, niż kupować 5 takich tamborków. Według tego opisu powinny tu być tamborki 17, 19, 21, 24 i 27. To nie jest 17. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To nie jest 17 na pewno, to będzie gdzieś 15 max. Mam wrażenie, że w ogóle numery, rozmiary są spadane całkowicie z czapy, ale za chwilę weźmiemy metr z naszego opakowania z dodatkami krawieckimi i zmierzymy. No i coś, co w sumie chyba jest najciekawsze w tym zestawie, to taki zestaw gadżetów. Znowu kolejna folia. To jest narzędzie, które teoretycznie jest do przewlekania, do przebijania skór. Tego się nie używa, znaczy może ktoś to używa w hafcie, ale no ja nie widzę sensu. Dla mnie takie rzeczy są niewygodne, ale może ktoś z was z tego będzie korzystać, więc jakby nie krytykuję, bo po prostu to może się przydać. Tutaj mamy pomidora, który jest igielnikiem. I to akurat jest spoko, to mogłoby być trochę lepiej wykonane. W sensie tutaj ten sznurek, nie wiem czy to się... Aha, że to ma tak zwisać. No widać tu wszędzie klej na tym. No więc jest to takiej, powiedzmy, średniej jakości wykonanie. Mamy dwa nawlekacze tego typu. Je też przetestuję na Instagramie, bo tutaj myślę, że nie ma to sensu, jak długo wytrzymają. Nie wyglądają na najgorsze, szczerze mówiąc. Są tego typu, co te kwiatkowe, więc jak najbardziej okej. Prójka. Ja akurat prójki w hafcie nie używam, ale wiem, że są osoby, które używają, więc to jest spoko. Obcinaczki. Kolejny plastik. Obcinaczki. Takich jeszcze nie miałam. Takie są malutkie, w sensie typowo do nici, bo niektóre mają trochę szersze otwieranie. O, zobaczcie, to są na przykład z mojego sklepu obcinaczki. One są takie, że mają więcej miejsca, więc na upartego trochę materiału też tam utniecie, więc to takie typowo do nici. Zobaczymy, sprawdzimy, możemy uciąć kawałek muliny, zobaczymy jak się sprawdza. O, są ostre. Okej, okay, to na plus na pewno. Okej, okay, co mamy dalej? Mamy metr, to sobie będziemy zaraz zmierzyć nasze tamborki, jakie mają fizycznie rozmiary. Mamy wkład, znaczy wkład, mamy długopis, którego nie umiem otworzyć. O, mamy długopis i do tego mamy wkłady i to chyba nie są znikające długopisy. To są chyba takie, które się rozpuszczają pod wpływem wody. Ja już takie coś miałam kiedyś z jakiegoś chińskiego zestawu do haftu, którego nie zrobiłam, więc weźmiemy sobie tutaj troszkę na boku
Dobra. Weźmiemy suszarkę i sprawdzimy, czy znika pod wpływem temperatury, czy to jest ten, który myślę, czy znika pod wpływem wody. Ewidentnie ten, który znika pod wpływem wody. A ja, że mam tutaj wodę pod ręką, to sprawdzimy, czy da się to rozpuścić. Tak. Trochę się rozpuszcza. Z tego, co pamiętam, ja chyba musiałam użyć jakiegoś detergentu, żeby to lepiej zmyć. Ale no, ja nie lubię takich długopisów. Wiem, że są zwolennicy takich długopisów, więc jeśli ktoś lubi, no to ma w zestawie cztery kolory. Czerwony, fioletowy, zielony i niebieski. No i też fajnie, że jest ta oprawka na długopis. To akurat jest spoko. Bo ja też na przykład mam białe, one mają trochę inny wkład, ale białe, znikające pod wpływem temperatury i takich obsadek nie mają, więc to akurat na plus. Mamy szpilki. Ja akurat szpilek bardzo rzadko używam. Tych nienawidzę. Połowa z nich jest tępa i w ogóle nie przechodzi przez niektóre tkaniny. Z tymi plastikowymi główkami to jest dziadostwo straszne. Ja tego nie lubię, więc to dla mnie od razu na minus. No i mamy tutaj jeszcze pakiet nawlekaczek i igieł. Jeśli chodzi o nawlekaczki, to te nawlekaczki są spoko. Ja sama mam je u siebie w sklepie i one naprawdę są ok. Tylko do takich igieł, które mają szersze oczko, czyli właśnie 24, tego typu. Do takich dużych też to spokojnie, na przykład wełny i tak dalej, też myślę, że się super nadadzą, więc to jest jak najbardziej nie bubek, to jest spoko. Ale teraz zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Ogólnie igły były wrzucone do pojemnika i teraz tak. Tempa, wszystkie są tępe. No, ja nie używam igieł tępych, ich ciężar wskazuje na to, że są super tanie i na pewno nie będę z nich korzystać, więc to pójdzie na pewno out. Nie ma szans, żebym to wykorzystała. Nie widzę sensu w tym, po prostu są igły, które za chwilę zaśniedzieją. Najtańsze, najgorsze, po prostu najlżejsze, najbardziej badziewne igły, jakie tylko mogły się trafić. No i mamy też plastikowe bobiny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, tak, jest, to się zgadza. No i mamy jeszcze coś, co jest woskiem krawieckim. Krążek wosku to się nazywa i to też jest spoko rzecz. Okej, to jest chyba sztuczny wosk. Taki w sensie to jest, ja mam wosk u siebie krawiecki, który jest woskiem naturalnym. Ten jest na bank sztuczny, taki parafinowy jak świeczka. W ogóle wygląda jakby to była świeczka, tylko bez włożonego knota. Nie wiem jak się będzie sprawdzać, to też muszę przetestować, ale tak to się mniej więcej prezentuje. No i jeszcze robimy sprawdzanie, jakie rozmiary tamborków dostała. Według tego, co jest w opisie, powinno być 17, 19, 21, 24 i 17, 27. Pierwszy tamborek to jest 16, ok, czyli blisko 17, powiedzmy, że może mniej więcej być. 19, zgadza się. 21. Tu powinno być 24, 24, zgadza się. I 27, tak, ok. Czyli to się zgadza, czyli moje oko jednak jest krzywe i źle sprawdziło. Ten zestaw kosztował 88,99. Wysyłkę miałam darmową, ponieważ mam Smarta na Allegro. I teraz tak, czy polecam za prawie 90 zł, chyba wolałabym sobie kupić trochę lepsze rzeczy. Bo za tą cenę mogłabym sobie kupić na przykład już całkiem sporo lepszej jakości mulin. Na pewno mogłabym sobie kupić za to lepsze igły, jakąś porządną tkaninę i tamborek. Ten zestaw byłby mniejszy, bo jakby rozumiem, że tutaj po prostu idzie producent na ilość, nie na jakość i to widać. Ale są tutaj rzeczy, które wydają mi się ciekawe i mogą się przydać. Igielnik. Obcinaczki, tego zawsze obcinaczki, nożyczki, tego nigdy nie jest za mało. Bobiny, nawlekacze, nawet jeśli mielibyście je połamać po jednym tym, to spoko. Natomiast
Czy polecam kupować takie zestawy startowe? Nie. I nie polecam, dlatego, że to jest totalna chińszczyzna. To wszystko jest zrobione z najgorszej jakości produktów. I to widać i to przede wszystkim czuć, bo wy nie czujecie zapachu tego plastiku, a ja go czuję. Kusząca jest opcja na pewno tych mulin. Wiem, że one są chyba też za 40 zł gdzieś na Allegro. Natomiast to też nie jest rozwiązanie długofalowe, bo jeśli się wkręcacie w temat i będziecie chcieli haftować więcej, dłużej i generalnie bardziej tutaj iść w ten temat, tę tematykę, to nigdzie nie znajdziecie odpowiedników tych mulin, ani też jakiejś pomocy dydaktycznej, bym powiedziała, jak będziecie chcieli korzystać z jakichś gotowych wzorów. Jakby wszystkie hafciarki na całym świecie dają albo DMC, albo Ancora, polskie też bardzo często Ariadne, bo jest tania i ogólnodostępna, więc to też możecie wziąć pod uwagę. No długopisy mogą Was zawieść, wydaje mi się, że one mogą w ogóle zafarbować muliny, więc tutaj nawet bym nie ryzykowała sprawdzenia tego. No co, ta torba też jest spoko, to muszę przyznać, że trzymania tego badziewia, myślę, że okej, no i jakby, no słuchajcie, jest pomarańczowa, no to jakby wszystko co pomarańczowe jest dla mnie już ma na wstępie plus. No więc tak, jak oceniam ten zestaw? 4 na 10 z pełną świadomością, czy poleciłabym kupić osobie początkującej? Absolutnie nie. Dużo lepiej jest kupić zestaw startowy albo zestaw z zrobieniem z jakiegoś wzoru niż to, bo to i tak, ani nie macie żadnego wzoru, właściwie no, nie macie nawet jak zacząć, wiem, że jest mnóstwo darmowych wzorów i tak dalej, ale no nie wiem, generalnie nie wiem, mam dylematy, na pewno jest to ciutkę lepsze niż zestaw z Lizer, który możecie zobaczyć tutaj, który był totalną porażką, natomiast tak. Nie wiem, czy chcę coś więcej komentować na ten temat. Myślę, że to chyba będzie wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał i napiszcie, że chcecie, żebym robiła więcej testów takich badziewi, bubli i pokazywała Wam i przestrzegała Was przede wszystkim przed kupowaniem tego typu rzeczy na swojej początkowej drodze z haftem. Bo no wiem, że to dużo osób kupuje takie zestawy i ja wiem, z czego to wynika jakby finansowo, ale dużo lepiej jest napisać do kogoś, kto jest doświadczony i kto może Wam podpowiedzieć, co kupić albo zapytać na grupach, niż kupować takie w ogóle. Także nie polecam, nie kupujcie tego. Ja jeszcze wymyślę, co z tym zrobić. Zrobię jeszcze testy na Instagrama i pokażę Wam, jak te rzeczy wpływają się w praktyce. I tyle. Okej, to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was też do innych filmów. Możecie sobie zobaczyć playlistę z testowania różnych rzeczy albo ostatni film z testowania zestawu właśnie z Reserve albo z Zary. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście serdecznie zapraszam. Zbliżamy się do 10 tysięcy. Fajnie by było osiągnąć ten krok w tym roku. Może jest to realne. Byłoby mi bardzo miło, gdybyśmy dobili do 10K. I co? No i zapraszam Was serdecznie na moje inne social media, bo tam też całkiem sporo się dzieje. Tam też wybieramy różne rzeczy do testów, więc możecie brać czynny udział w tym wybieraniu. A ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!